Siemanko, siemanko, dzień doberek. Dzisiaj zaczynamy dzionek od upieczenia chleba. Nie mogę za głośno jeszcze mówić, bo Lucy śpi w pokoju, także nie będę tu budził, krzyczał. Ja tutaj grzeję piec. O, proszę bardzo. Tutaj, o, zaraz zobaczymy chlebki, co tu z tego wyszło. Sprawdźmy. No, myślę, przykleił mi się palec po prostu. Myślę, że dadzą rady. Niestety muszę nożem ciąć, nie mam żadnej żyletki, nie kupiłem. To nie jest tak łatwo go uciąć. No i dobra, zobaczymy co to wyrośnie. Poczekamy pół godzinki i zobaczymy co to za chlebek. Dobra, 20 minut upłynęło, teraz trzeba zajrzeć do naszego chlebusia i to jest chyba najbardziej taki stresujący moment w pieczeniu chleba w garnku, bo tak naprawdę nie wiesz co tam w środku jest, musisz czekać na ten moment, aż podniesiesz pokrywkę i zobaczysz czy się udał, czy się nie uda, taki stan będzie, czy nie będzie i czasami są nieudane i takie kurde, nie udało się, a czasami takie ładne, wypieczone i dobra, żeby się nie poparzyć. Nie wygląda tak źle. No to, że na przykład on tam się nie rozłożył tak fajnie, takie ucho nie wyrosło, to też jest powód, że nie mam po prostu żyletki nożem, tak ciężko jest uciąć. Ale zobaczymy. Za 10 minut będzie gitara. Jeden chlebek już jest zrobiony, tak to się przedstawia, nie wygląda źle, oczywiście nie wiem jak uciąć, no wiem, mógłbym pójść do sklepu i kupić tą żyletkę, nie jest to jakaś wielka filozofia, ale jakoś nie dokupiłem jeszcze, ale no co, i tak wygląda, bardzo ładnie przypieczony, kolorek jest, nawet bym powiedział, że za bardzo się spiekło tutaj, no to wie. Patrzmy. Chyba dobry. Dobra, ja już wstawiłem drugi. I będą dwa chlebki. Elegancko. Super. No dobra. Co tu więcej robić? Nie wiem. No i dobra, pieczenie chleba dobiegło końca. Tak to się przedstawia. Jeden jest bardziej spieczony, drugi mniej. A to dlatego, że my trochę w innych temperaturach się piekły. Ten się piekł chyba 250 na tym piekarniku, a ten 230 na tym piekarniku, no bo piekarnik jest, działa, można coś z nim zrobić, no ale szału nie ma, nie robi, także trzeba go wyczuć, jeszcze trochę trzeba potrenować, popróbować jaka temperatura, jak to najlepiej. Jak go najlepiej używać, w jakich warunkach, jakby było najlepiej po prostu. Jest jeden wielki test na razie, ale chlebek wygląda naprawdę chyba nieźle. Bardzo smacznie. No, dwa świeże chlebki. Dobra. Lucy wstała. Kawka już jest zrobiona, także ten. Co? Wypić kawkę i obmyśleć plan na dziś. Pogoda się trochę zmieniła. Kurde, tak troszkę mroźniej jest dziś niż
przez ten ostatni miesiąc. A jutro to już w ogóle ma być minus 14 ponoć. Także chyba się zima zaczęła. Dobra, chlebki upieczone, jakieś skąsy upieczone, powypiekane, wszystko przygotowane, bo dzisiaj jedziemy w odwiedziny i należałoby chleb zawieźć, chociaż tak, tak. Ale zanim pojedziemy w odwiedziny, to najpierw idziemy po kawę, bo zamówiliśmy sobie kawę, bo się skończyła. Idziemy po odbiór. Nowa kawka akurat się zaczęła. A, dostaliśmy podwózkę. No to dobrze, to skorzystamy. Musimy odebrać paczkę. Bierzemy nasze niespodzianki. Bomber? Nie, put. Never. O, open. A. Secret message. Nothing extra. No to. Oh, how they put? Huh? What are you writing? Mm. Nice day. Have a nice day. No dobrze. No i dobra, misja wykonana. Wyskoczyła dodatkowa misja na dzisiaj. Trzeba trochę drzewa tego poładować w samochód i zawieźć do restauracji, bo w restauracji jest taki kominek, a przychodzą już mrozy i żeby rozpalać w kominku, żeby klientom było ten cieplej po prostu siedzieć. Mama patrzy, co się dzieje. No jest tego trochę drzewa. A, elegancko. Tata, podejdź. Zobaczmy, co się dzieje. Nagrawiczki jakieś. Nie? Przydałoby się właśnie nagrawiczki. O kurwa, przymarzło. No tu jeszcze woda stała. Dobra, pokażę. Obejdziemy. Cała uwaga. No tam guć. Dobra, poszło. No co, pakujemy jeszcze sobie, naszykujemy od razu? No tak, tak, to tylko przyjedziemy i wrzucimy do bagażnika, nie? Ty zostań, Guciu. Tak. Zostawaj. Nie, wniesiemy sobie tam pół. Troszkę to waży, dobra. O kurde. Nie są lekkie te torby. Dobra, trochę ważył te torby z drzewem. Nie ma to tamto, co jej dawno nie czycie. Z takimi torbami na pierwsze piętro chodzić, to na środku nie mogę za bardzo nagrywać, bo ludzie się to w restauracji. Także nie ma co ludziom przeszkadzać. Dobra, trzeba jechać po następny bagażnik. Cześć Gutek, no. Jesteśmy z powrotem, no. Dobra, misja drzewo wykonana, także śmigamy. Śmigamy na odwiedziny. Mamy tutaj chlebek w prezencie i skąsy i jedziemy. Dobra, dzięki. Spokojnej drogi. Narka. No dobra, dojechaliśmy do naszej pizzerii. Jaka papryczka. Najlepsza pizzeria w Oliu Chruskiej. Zobaczymy. Dzień dobry. O, dzień dobry. Nauczyłeś się grać?
Cześć. Dzień dobry, cześć, smacznego. Cześć, dzień dobry, panie. Pizza. Pizza italiana. Kurde, kawał pizzy, co? Salami. Tak oryginalnie, jak po włosku, nie? Jest ciasto bardzo cienkie. Kawał pizzy. Zapytanie tylko wodę, muszę pić piwko wypić. Bardzo dobre ciasto, nie? Bo to jest cieniutkie takie. Jaka szkoda, że nie jestem w stanie nagrać tego, jak wygląda ten pomost z tym światłem. Bo to wygląda jak jakaś scena z filmu. Normalnie mogłaby para wyskoczyć z lewej i z prawej strony, wiesz, i tańczyć. Światło samochodu daje taki, wiesz, reflekt tego mostu. Kurde, ale trzeszczy ten pomost w ogóle. Tak, właśnie o to mówiłem, że to jest... Life?